obleciał dookoła cały samochód. Podejrzewam, że już w głowie policzył, ile musi dołożyć. O. Siemanko. Witam, siemanko. Co tam, ale mnie złapałeś. No właśnie tak, bo właśnie widziałem, że to ogłoszenie dałeś na Facebooku. Co z nim tak do tego do lakieru jechałem, wiesz, bo ale to przecież, kurde, ja jestem lakiernik, to ja sobie lakier położę, a tak oprócz tego to co tam? Wiesz, to nie, no tak to mechanicznie jest w porządku, wszystko w porządku. Wiesz, chodzi, jeździ, wiesz. No to, kurde, w to mi graj tak naprawdę, no to ja... Twoja robota, nie? No dokładnie, o to chodzi, no to ja mogę go brać od ręki, jeżeli tam mechanicznie wszystko jest w porządku. To dla ciebie będzie zupełnie inna cena tak naprawdę, bo wiesz co, tak go chciałem polakierować, zrobić go tak, wiesz, żeby wyglądał. Potem drzwi wymieniłem, bo no co, no standard, to ruda. Co ja mam powiedzieć o tym samochodzie? Wygląda jak wygląda, ale jest sprawny technicznie. Jedzie, skręca, hamuje, ma niezłe kopyto. Jest okej. Okay. Pokaż, jak to jeździ ogólnie tam. No, widzę, że kurczę też. Nie, no tak to jest spoko. Co, klima działa, wszystko tak? Tak, klima, tam wszystko działa, chłodzi, radio jest wymienione, bo to już taki troszeczkę tego nowszego modelu. A tak to jest w porządku, technicznie jest w miarę naprawdę ten, tylko że no, wizualnie wygląda po prostu. No nie, no wizualnie. Nie, no tak, no bo jako wiesz co, no sam ja wiem, ja wiem, no nie, no ja wiem, ja zdaję sobie sprawę, dlatego wiesz, mówię, dobrze, że cię złapałem tak naprawdę, bo to... Mi odejdzie mi pranie, sprzątanie, lakierowanie, więc to wiesz, to jest tak od razu jest, z automatu inna cena tak naprawdę, bo jak mam się pierdzielić z tym jeszcze 2 tygodnie... No nie, no ja właśnie mi zależy, bo ja na gwałt takiego Passata akurat potrzebuję, także no spadłeś mi z nieba. Potrzebuję samochodu na już, bo mój stary dożył swoich dni akurat. No w silnik widzę, tam ładnie pracuje, ładnie zbiera się, bo to jest jakiś silnik tam przypomnę? Litrowy, to jest dwulitrowy, ten już poprawiony na Common Railu, więc to jest wiesz, 10 rok, więc, więc już bez wady, bez pompa wtrysków takich, także tutaj w tą stronę to jest spoko. No. Tak sobie w głowie kalkuluję na szybko, aby być tysiaka do przodu i będzie okej. Okay. Słuchaj, on mnie wyszedł niecałe 15 tysięcy. To jest 16 200, tak żeby wiesz, coś tam podatku zapłacić i żeby mi coś zostało. No go zabieraj. No. 16 200, niech mi go odda za 16, będziemy zadowoleni. To mówisz 16 200, tak? 16 100, no. To ja powiem zabieraj. 16, to zaokrąglimy po starej znajomości i biorę od razu. Dobra. Jak znam Pawła, to na pewno na tym nie stracił, a i ja też jestem zadowolony. Dobra, to co? Mamy wszystko dograne, tak? No, chyba tak, no co, to tam pieniądze w przeciągu tygodnia jakoś... Dobra, spoko, góra, to nie ma tak, problemu. Nie, no. Problemu, no to pewnie, nie, no wszystko tak, to jest ładnie, no. Ja to no, mówię, to jest, co zrobię resztę. No, dobra, to ja lecę, no to trzymaj do zobaczenia, się. No, cześć. Myślałem, że będę się bujał z samochodem za 2 tygodnie albo 3, a tu ciach, pach, kasa może mniejsza, ale szybka. I o to właśnie chodzi.